Nie samym RuPaul's Drag Race żyje człowiek. Przecież polska scena drag rozwija się od lat i może pochwalić się już naprawdę kilkoma gwiazdami wielkiego, jak na nasz kraj, formatu. Charlotte Drag Queer przygotowała dla Was wyjątkowy przegląd polskiego dragu. Nie skupiła się na ocenianiu najlepszych, wymienianiu najbardziej znanych, czy naśmiewaniu się z najbardziej rozpoznawalnych. O nie, postanowiła zaskoczyć nas zupełnie innym rankingiem. Przed Wami 20 najbardziej interesujących drag queen w Polsce według Charlotte Drag Queer. O każdej z nich napisała dla Was kilka słów. Lola Vuitton. Drag queen pochodzaca z Marek. Co czwarty można ją spotkać w Poglosie, gdzie współprowadzi Bingo. Zadebiutowała w Poglosie. Znana z tego, że często zmienia swój pseudonim. Członkini House of Viva la Diva. Fuck ma pussy. Cis kobieta lamie zasady, że tylko facet może być drag queen, a tak ze wyglądu i płci. Można ja spotkać na wydarzeniach w Poglosie oraz na wydarzeniach queerowych. Członkini House of Viva la Diva. Fundzia, znana dawniej jako Huba Drzewna, powróciła po długiej przerwie, która była jej potrzebna, aby odpocząć, zebrać pomysły oraz wrócić w wielkim stylu jako Fundzia. Można ją spotkać w Beauty Bistro Club na jej autorskich imprezach. Od niedawna jest częścią Revi Drag Queens, członkini House of Viva la Diva. Papina McQueen. Slaska Drag Queens, która prowadzi autorską Revi Drag Queens. Występuje w wielu programach, paradokumentach, stacjach komercyjnych. Krytykowana za pomysłowość oraz to, że pracuje jako drag queens, co chwilę wymyślając różne zbiorki, zrzutki oraz własne pomysły, aby pokazać, że w dragu można pracować. Mandragora. Jest to naczelna czarownica House of Viva la Diva, taskini legend o dlu w ich nogach, która otarła się o zwycięstwo w Drag Race Online i prezentuje ta bardziej queerowa, a czasem straszna twarz dragu. Nie byłaby soba bez magicznych symboli oraz własnoręcznie wykonanej biżuterii ze znalezionych w lesie ludzkich kości i zębów. Original Iris. Niebinarna, piękna i bestia z kosmosu. W polskim dragu od ponad roku. Uczestniczka pierwszego Drag Race Online. Ma rekę do makijażu. Członkini House of Viva la Diva. Gloss Pike. Pike w dragu jest gwiazda, wmawia to sobie insert love track. Również uczestniczka Drag Race Online. Jej drag mocno zainspirowany jest moda wczesnych lat 2000. Miesza ta inspiracje z obecnymi trendami. Kocha drag i występy. Członkini House of Viva la Diva. Tęcza. Świeżynka w świecie alternatywnego dragu. Klubowe dziecko imprez takich jak Vixaol oraz Inne Ravey. W wolnych chwilach jest dusza artystyczna, dużo maluje. Członkini House of Viva la Diva. Mariolka Rebel. Pochodzi z Poznania, kryminalistka z zarzutami prokuratorskimi, nawolująca do morderstwa na katolickim kapłanie. Można ją spotkać w Krakowie, we Wrocławiu, na różnych wydarzeniach równościowych, gdzie zaskakuje pomysłami, za każdym razem organizatorzy obawiają się, czy na jej wydarzeniu nie pojawia się narodowcy. Warszawski klub Ramona odmówił jej niegdyś występu po sprawie z kukla. Katarzys. Mother of House of Katarzys. Osoba transpłciowa, orbiąca przepiękne kosmiczne makijaże. Jest bardzo ciepła osoba, która wspiera całym sercem wszystkie osoby, które zwrócą się do niej z jakimkolwiek problemem. Można ją spotkać w dwóch miastach, w Krakowie i we Wrocławiu. Wieloletnia członkini Revi Drag Queens. Jaga. Wieloletnia rezydentka warszawskiego klubu Glam, w którym co środę ma swoje autorskie show. Chyba jedyna drag queen, która rzadko robi show z playbacku. Piosenkarka i przyjaciółka Dody.
Sama nazywa swój drag, że jest inny i faktycznie jest wyjątkowa. Trzeba zobaczyć po prostu. Max Regan Thatcher. Jest to osoba performująca, jedyny chyba aktywny na scenie drag king, który w swoich występach zawsze ma przekaz dla publiczności i zawsze ujeszcza jakiś aktywistyczny lub polityczny akcent w swoich występach. Aldona Relax. Drag queen DJ-ka pochodząca ze Szczecina. Osoba organizująca wiele wydarzeń queerowych. Można ją spotkać na bardzo alternatywnych wydarzeniach, choćby takich jak Wiksa Polonia czy Cieski Brokat, perfekcyjny makijaż i co ciekawe, jako osoba pochodząca ze Szczecina, swój debiut miała na urodzinach Charlotte Zero, jej przyjaciółki. Lelita Petit. Poznanska drag queen, aktywistka, można ją spotkać prawie na wszystkich marszach równości jako wodzirejka zachęcająca osoby uczestniczące na marszach, aby się uśmiechali lub śpiewali. Tworzy wiele projektów, śpiewa i współtworzy taki projekt jak Brokatowe Damy. Twoja stara. Aktywistka pochodząca z Wrocławia, uczestniczka wielu wydarzeń dragowych w Polsce, można ją spotkać jako prowadząca wiele wydarzeń w stolicy, najczęściej tu jest widziana w Madame Q. Ma wasa i jest łysa, jej wygląd jest oryginalny i można powiedzieć och, jak się ją widzi na żywo. Philodendron Monstera. Drag pochodząca z Wrocławia, rezydentka Planet Cafe, a obecnie surowca. Jest kontrowersyjna, mówi co myśli, członkini nowo powołanego hosu dragowego, jakim jest House of Potion. Aby poznać, trzeba zobaczyć jej show lub aglądać TikToka, hahach. Adelon. Nie, kwestionowana gwiazda polskiego dragu zasłynęła z tego, że występowała jako sobowtór Adel, a później jako O. Gessler. TikTokerka, makijażystka i perfekcyjna w każdym calu, jej social media ogląda już parę tysięcy osób i nie tylko ze społeczności LGBT. Jest mistrzem makijażu i to wykorzystuje w najnowszym programie, gdzie zasiada jako jury spotkacie ją na bramce w glamie członkini House of Potion. Elektroda. Dawniej znana jako Doda Elektroda, obecnie jako Elektroda, wyjechała do Londynu, ale czasem wpada do kraju, aby zrobić show. Ostatnio mogliście ją zobaczyć na urodzinach scenicznych Dzagi. Jest wysoka, kobieca i kontrowersyjna kiedyś, związana z klubem Toro i Galeria. Dziś wolny angielski ptak. Céline Demelon. Drag pochodząca ze Szczecina, obecnie mieszkająca w Wawie. To ona w sumie na mojej willa Charlotte do pierwszych występów jako drag. Są powtórka Edyty Gorniak, Kaja, a nawet Izabeli Trojanowskiej, gdzie zaprezentowała swój talent w programie Mam Talent, gdzie za drugim razem dostała 3 razy tak. Charlotte. Jedna z najbardziej znanych i kontrowersyjnych drag queen w Polsce, aktywistka LGBT i aktywna w różnych politycznych inicjatywach. Pracuje na pełen etat jako drag queen, DJ-ka i konferansjerka, nawet wesel czy różnych wydarzeń queerowych. Niekwestionowana królowa polskiego bingo od 6 lat prowadzi tę grę oraz prowadząca wiele marszów i prac równości. Ujęła siebie w tym rankingu, bo myśli, że bez jej na scenie drag i tych 19 drag byłoby nudnić zero. I tak wygląda lista top 20 najciekawszych polskich drag queen według Charlotte Drag Queer. Kogo twoim zdaniem brakuje w tym zestawieniu? Kto powinien się tu jeszcze pojawić? A może znasz jakąś drag queen, o której Charlotte nie miała jeszcze okazji usłyszeć? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czekamy na nie i na wasze propozycje. A wszystkie drag queen i te z rankingu i spoza niego pozdrawiamy, życzymy powodzenia i połamania szpilek.